Dzień dobry. Nazywam się Elżbieta Książkiewicz z domu Markowska. Znajdujemy się na terenie gospodarstwa Politowizna, dawnej osady młyńskiej, która od wielu pokoleń była w rękach Markowskich w linii męskiej. Mój pradziadek, dziadek, ojciec prowadzili młyn napędzany wodami rzeki Chojnatki. Młyn od wielu lat nie funkcjonuje, ale prowadzę obecnie gospodarstwo agroturystyczne o nazwie Politowizna, którego walorem jest tego gospodarstwa przede wszystkim piękne położenie. Osada moja tonie po prostu w zieleni. Rodzina Markowskich mieszkała tutaj na tym terenie od 5 pokoleń. Pierwszym młynarzem, o którym się dużo mówiło i którego grób jest u nas na miejscowym cmentarzu, był Paweł Markowski. Następnie jego syn Stanisław Markowski, mój dziadek. Paweł był moim pradziadkiem, Stanisław był dziadkiem. Stanisław zginął tragicznie w 1947 roku, zastrzelony przez bandytów takich rabujących, grasujących po zamożnych gospodarstwach. I wówczas młyn przejął jego syn, a mój ojciec, Kazimierz Markowski. Ojciec miał papiery czeladnicze, chodził do Sochaczewa, do szkoły młynarskiej, był wykształconym młynarzem i z miłością przejął to dzieło swojego ojca. Młyn mojego ojca, to już z czasy, które ja pamiętam, był pięknie wyposażony, miał piękne szwajcarskie walce i robił najładniejszą mąkę w całej okolicy w promieniu kilkunastu kilometrów co najmniej. Oprócz tego tam otręby, śruta, kasze i takie inne rzeczy, ale słynął z tego, że robił piękną mąkę. Niestety był to młyn wodny i często brakowało wody. Zapotrzebowanie było ogromne, a młyn zasilany był wodą z rzeki Chojnatka. Opowiem tu taką anegdotę. Na rzece było kilkanaście młynów, a jeden młyn wyżej miał pan, który był starszym, złośliwym dziadkiem. Nie robił mąki, zazdrościł ojcu i spieniał wodę po prostu do bólu. Zastawiał stawidła na upuście u siebie i trzymał tą wodę, żeby ojciec nie mógł uruchomić młyna. Robił to w dzień, a jak już mu się woda przelewała przez te stawidła, musiał puścić wodę. Więc cały dzień ludzie czekali z furmankami, aż będzie odpowiedni poziom wody i młyn będzie mógł ruszyć. I ojciec często po nocy robił w młynie. Kiedyś myślałam, że politowizna pochodzi od słowa ojcowizna, gdyż z pokolenia na pokolenie pięciu Markowskich w linii męskiej gospodarzyło tutaj na tym terenie. Więc tak jak mówiłam, Paweł Markowski, mój pradziadek, potem młynarzem był Stanisław, mój dziadek. Wiele lat ojciec prowadził młyn. I następcą ojca miał być Krzysztof Markowski, jego syn, mój jedyny brat. Skończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, założył sady wokół i zdeklarował się, że wraca na wieś. Ojciec był przeszczęśliwy, mało tego, że syn to jeszcze dziedzic, następca. Niestety brat zginął tragicznie na polowaniu, zastrzelony przez drugiego myśliwego. Śmierć brata pokrzyżowała losy całej mojej rodziny. Wszystko się pozmieniało. Ojciec stracił dziedzica. Mama nigdy nie wróciła do zdrowia psychicznego. Ja mieszkałam gdzie indziej. Skończyłam germanistykę, uczyłam w szkole. Rozpadło się moje pierwsze małżeństwo. Mój pierwszy mężem był lekarz. I wróciłam tu na tą ojcowiznę.
Teraz prowadzę tu gospodarstwo agroturystyczne, którego nazwa brzmi Politowizna. Wtrącę tutaj taką małą anegdotkę, jeśli pozwolicie. W latach 60., w latach reżimu komunistycznego, przyszło dwóch panów, takich smutnych panów, i oznajmiło ojcu, że likwidujemy nazwę Politowizna, wy będziecie należeć do wsi Paplin. Spojrzeli na mój dom, który jest piękny, okazały, i powiedzieli: dajemy wam numer taki i taki, to będzie ostatnia chałupa w Paplinie. Musieliśmy pozmieniać wszystkie dokumenty i zabroniono nam używać tej nazwy przez kilkadziesiąt lat. Dopiero jak poszłam do Urzędu Gminy zarejestrować moje gospodarstwo agroturystyczne, wypełniałam deklarację i pani mówi, że trzeba wpisać nazwę gospodarstwa. Zaskoczyła mnie, więc pani podpowiada, może u Eli, może nad rozlewiskiem. I wtedy zaświtało mi w głowie, że właśnie moje gospodarstwo będzie się nazywało Politowizna. Wróciłam do ojca, jeszcze żył. Bardzo długo żył, miał 92 lata, jak zmarł. I całe swoje życie tutaj spędził. To była jego pierwsza miłość, to była jego ojcowizna, jego politowizna. I powiedziałam: ojciec, masz tu swoją politowiznę. I tata taki miał szorstki charakter, tak jak chłop. Nie był wylewny, nie był czuły. Wziął mnie za obydwie ręce i ucałował mnie w ręce. I podziękował. Młyn pracował do lat 70. Po prostu już zupełnie się to nie opłacało. Taka była koniunktura, taka była polityka państwa. Nakładano na nas wysokie podatki, gnębił nas urząd skarbowy, liczne kontrole. Ale ojciec jeszcze ciągnął ten młyn, chociaż namawiali go kuzyni, brat, że to się nie opłaca, że się dokłada do tego. Lubił to po prostu. Ale ostatecznie w latach 70. zamknął, chociaż budynek był w świetnym stanie, wszystko było na swoim miejscu. Pamiętam, któregoś roku przyjechało z Muzeum Maszyn z Warszawy dwóch panów, bo dowiedzieli się, że tu są takie piękne szwajcarskie walce i chcieli kupić te urządzenia do Muzeum Maszyn. No ojciec wręcz arogancko ich potraktował. Kazał im się wynosić, bo mówił, że on jeszcze kiedyś będzie pracował w tym młynie, to minie i on uruchomi ten młyn. Nic nie chciał oddać tego młyna. Zasadniczy młyn to był cały drewniany. Ojciec marzył, żeby czekał na elektryfikację wsi, która odbywała się tu na tym terenie w latach 60. i chciał wykorzystać energię elektryczną do napędu tego młyna. Wszystkie wsie wokół zelektryfikowano, nas pominięto, tłumacząc, że mieszkamy na uboczu, że to się nie opłaca, że za daleko, a to była taka złośliwa polityka naszego państwa, no bo byliśmy zamożnymi gospodarzami, tak zwanymi kułakami. Na szczęście nie byliśmy dziedzicami, bo gdybyśmy mieli 50 hektarów, to upaństwowiliby, zabrali wszystko i kazaliby się wynosić. A tak jakoś, chociaż były takie momenty, że pamiętam te ciche rozmowy moich rodziców, że obawiali się, czy jednak nie znajdą jakiegoś kruczka, żeby nas stąd wydziedziczyć. Ale jakoś na szczęście ominęło nas to. I pamiętam, że ojciec zadłużył się u takiej lichwiarki tutaj mieszkającej i na własny koszt założył prąd. I wówczas wybudował, to się nazywała motorownia. Tam był koło, pas transmisyjny, silnik i tutaj były te urządzenia wszystkie elektryczne, które napędzały młyn już prądem. I on był wodnoelektryczny. Jeżeli było trochę wody, wykorzystywał ojciec wodę, ale tej wody zawsze było za mało, więc potem przerzucił się na prąd. Pamiętam jeszcze takie czasy, że mieliśmy prąd do domu z młyna. Jak chodził młyn, była zainstalowana prądnica i jak ojciec uruchamiał młyn, to wtedy my mieliśmy światło. I
Mama już zmierzchała, a mama mówi do mnie: Ela, biegnij do ojca, powiedz, niech on włączy wreszcie ten młyn, bo ja już nic nie widzę. Przy okazji chcę powiedzieć, że kwitło tutaj życie towarzyskie, bo chłopy jak czekali na tą wodę, no to siedzieli na tych furmankach, leżeli na tych workach, opowiadali, co się dzieje w okolicy, kto umarł, kto się z kim ożenił, no i tak spotykali się tutaj. Tak jak kiedyś w karczmie, to tutaj w młynie również. Potężna wichura zwaliła duże drzewo na ten młyn i przepołowiła go. Nie usunęliśmy tego drzewa, już te deski były spłuchniałe. Nie był na podmurówce, stał na palach, więc jak już nie szła woda na niego, bo potem to po prostu te pale spłuchniały i się też zasypał. Młyn w czasie wojny świetnie prosperował, całą wojnę był czynny i dziadek Stanisław Markowski, właściwie tak jak opowiadają, dzień i noc robił tą mąkę dla piekarzy, na chleb, było wielkie zapotrzebowanie. I już od razu w 40 roku zaczęli budować nowy dom, już tam na wzgórzu obok. I też to było wydarzenie w okolicy, że Markowska, mówili, wybudowała Częstochowę, że dom na górze, no i był to z centralnym ogrzewaniem, dwie łazienki, woda, więc takiego domu tu w okolicy nie było. A wybudowali go z pracy rąk, po prostu tak prosperowały młyny w czasie II wojny światowej.